Jesteśmy w miejscowości Gorzyczany. Gorzyczany opisane zostały przez autora Andrzeja Cebulę jako monografia i w tej monografii było również wspomniane o tym wąwozie, w którym się w tej chwili znajdujemy. Jest to wąwóz nazwany wąwozem Rafała. Jeden z najurokliwszych wąwozów naszej gminy. Długość około 300 metrów, wysokość skarpy do 10 metrów. Jest to wąwóz lesowy i widzimy teraz, jak ten les i ten wąwóz wygląda. Patrzymy na skarpy tego wąwozu. Jest to skała lita, twarda, lesowa, na której jakby zakotwiczone rosną drzewa nie owocowe, a głównie przewaga akacji, które widzimy, czarny bez, gdzie niegdzie klon się trafi i na dole roślinność taka typowo polno-leśna, a nawet w tym miejscu, gdzie się w tej chwili zatrzymaliśmy, rosną rozsiane orzechy włoskie. Wąwóz Rafała. Skąd taka nazwa? Otóż w 1809 roku była ogromna bitwa o Sandomierz pomiędzy wojskami polskimi pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego z wojskami austriackimi. I nawiązując do tej bitwy i do powieści Popioły napisanej przez Stefana Żeromskiego, gdzie główni bohaterzy po walce o Sandomierz wracają właśnie tym wąwozem do Tarnin. A Tarniny w powieści Popioły Stefana Żeromskiego to są Chobrzany. Wyobrażają Chobrzany. I tutaj widzimy, wyobrażamy sobie film Popioły i powieść Popioły, to właśnie tym wąwozem Michcik, Rafał Olbromski i książę Gintłód udają się, znaczy są, przemieszczają się do Chobrza. Rafał Olbromski w tej powieści jest jakby jeden z głównych bohaterów. W tym filmie rolę jego odgrywa Daniel Orbryski, który w 1966 roku odwiedził naszą gminę, był w Chobrzanach, rozmawiał z ludźmi i na pamiątkę pozostawił swoje autografy i zdjęcia, które znajdują się aktualnie w szkole w Chobrzanach. Wracając do wąwozu, jak widzimy, wąwóz ma duży spadek, taki w dół, który łączy Chobrzany z Gorzyczanami. Jest to jeden z najpiękniejszych wąwozów naszej gminy, jak wcześniej już wspomniałem. Robi wrażenie. Warto tutaj się tym wąwozem przespacerować, obejrzeć, posłuchać śpiewu ptaków. Jesteśmy w takim miesiącu, że te śpiewy ptaków jeszcze słychać, pooddychać świeżym powietrzem. Jest to jeden naprawdę atrakcyjny, piękny wąwóz lesowy.